Także dziękujemy. Z powiewem wiatru Saskiej Kępy. Thank you.
niechony Boga podnieś nam, brzmi nasze zaproszenie. Świadczenia dzieło cofuje, Bóg przyrzekł nam zbawienie. Przez żywe słowo oraz wróg, gorliwie wszym głosimy. No to ja o niej mówię, no. Ale taka napisana na kawałku papieru. Nie o. Ale to ja ci chyba oddałem, bo to sfotografował. Ja to mówię. No to nie ma tak. Proszę wyjść. Bez lęku to, choć pory diabła, przemów i chcą. Biblia oddaje. Dziś błagamy w nas, byś mógł.
Światło jaśnieje, Jehowa, Ciebie.
tam przejść. Wychwalanie niechomne naszego Boga. Niech mowa wszystkie dzieła Twe śpiewają ku Twej chwale. Twą nocą Ty stworzyłeś je, więc sławią Cię wspaniale. Obfitość błogosławień śpiesz i dary doskonałe. Ty spełniasz zawsze to, co chcesz, to sam zapowiedział. Śpiewali aniołowie wraz, gdy Jezus się narodził. On okup złożył przez to nas od grzechu wyswobodził. Jak dobrze, że Twój wierny Syn swą świętą misję spełnił. Zwycięstwo wielkie odniósł Syn i ludzki los odmienił. Już jako król zdrowią swój rozkazy Twe wypełnia. W imię Twe jest zabytut Twój poznała cała ziemia. Więc zastęp Twoich wiernych tu z radością woła wielką. O cóż, ludzie jego ma Bóg, usunie troskę wszelką. Pragniemy pieśnią Ciebie czcić, mieć zawsze Twe uznanie. Oddani tylko Tobie być, służyć Ci na stanie. Wywyższać mamy imię Twe, zadanie to wstajamy. No pomóż nam wykonać je z miłością i zapałem. Umysłem, duszą, sercem Twym tę służbę obieramy. Głosimy o Królestwie Twym i wciąż Cię wysławiamy. 97. Przymioty Jehowy. Życie ma, to, że jest przy Tobie.
Jezus pierwszy dwór, tam ci chce ścigajcy bracia. Silnej wiary doli wzrok. Szatanowi otwór dajmy, nie słabniejmy w wierze swej. Lecz przed studium i modlitwę oraz duszę trwajmy w niej. Przez niezłomną stałą walkę, bez bojaźni, zwątpień dwóch. Umacniajmy się wzajemnie, aby każdy wytrwać mógł. W każdym ciele służby Bożej mój w obronie wiary trwa. Wiernie i odważnie głośmy, aż się skończy system zła. Bóg uświęci swoje imię, wnet bezprawie zniknie stąd. I zapewni nam zbawienie, sprawiedliwy Boże Słowo. 99. Bóg odsłania swe wieczyste zamierzenie. Naprzód wciąż podążajmy, Bóg zatem powi ziemskich słów, podaje tempo dziś. Czyste wielbienie wznowił, pełni tym słowa swe. Już się pojawił wielki lud, co czcić Jehowę chce. Bóg nasz i Pan wszechwładny wzbudził nadzieję w nas. W mrokach już nie błąkamy się, bo lśni nam prawdy blask. Bóg powziął zamierzenie i Jego wolą jest, by pokój przyniósł Chrystus Król. Położył wojną kres. Bóg zamysł swój odsłania, czas więc wyśpójny był. Wciąż drogi życia trzymaj się, zdobywaj wszystkich sił. Wieczne swe zamierzenie pełni niedługo. Bóg, bądźże po sercu i naprzód krocz, byś wiecznie czcić znowu. Kto? Sławcie Jehowę, naszego Boga. Sławcie, a sławcie, a i śpiewajcie mu o wielkości, a głoście w krok, wnieście śpiew. Niech brzmi pieśni to, ziemię i niebiosa stworzył on. Jehowy dzieła mówią nam, że Bóg nas darzy miłością swą. Sprawiedliwość, mądrość i moc, gorliwością, harmonistą. Sławcie jak i śpiewajcie mu o wielkości, jakoście w krok. Sławcie jak i śpiewajcie mu o dobroci, jakoście w krok. Mówcie wse, że życzliwość ma, niechaj każdy dobroć Jego zna. Choć nas na prawo rękiem i czci,
ludziom, kto łagodny i dobry Bóg. On chroni tych, kto szukać go chcą, bo życzliwy jest dla swych słów. Sławcie ja i śpiewajcie mu o dobroci, jak moście w krąg. Sławcie ja i śpiewajcie mu o królestwie wieść, właśnie w krąg. Walcie ja, walcie z wszystkich sił, aby na krańcach świata znany być. Królewską władzę ma Boży Syn, Bogu za to dajmy cześć. Uległość swą okażmy mu też, triumfalną śpiewajmy pieśń. Sławcie ja i śpiewajcie mu o królestwie, wieść moście w krąg. Jeden. Troska o trzodę morzą. I'm not
śmierci strach. Jego przyjaciele grób usłali mu, w nim go ułożyli do krótkiego snu. Lecz Hades obrany nie przemocnego, trzecim dniu wskrzesił syna mocno snu. Jakaż radość była, gdy znów działał snu. Śmierci ich odechnął, uczesano mu. Przez grzech Adam ściągnął śmierć na ludzki ród. Zmarli wkrótce wrócą przed Chrystusa cud. W czasie zjebu, gdy zawoła Pan, śmierci ich zadechł, ich uwolni stan. Przed wiekowy trudem stanie każdy z nich. A gdy ich imiona pisze w życia twój, będą żyć na ziemi, której zniknie twój. 103. Zrzuć swe brzemię mniechowe. Thank you.
Ja mówię, siostro, czy mama zdaje ci umarła? To nie wiecie. Akordeon. No i to ja tam. Ale proszę, akordeoniści i tego na organa, organiści. Nie padnę już na niech i przed twarzy na ukropu. Lewo i chodzę, niech pierwsza część pieśni jest minorowa, a druga jest majorowa, czyli po prostu zmiana tonacji w pieśni to nieczęsto bywa. Uważaj na swe postępowanie.
swej łagodny nóż do nauki dłoń. Za pomocą studium Biblii podaj mu uczynną dłoń. O służbie wyświetlej i wiernie twej w niej łagodny lud do nauki skłoń. O ludzie myślcym, co w świecie spisłym, jak w uświadę trot zetnie dość. Tak jak dobry nas też Chrystus, czule masz o owce dbać. O ludzie myślcym, co w świecie spisłym, jak w uświadę trot zetnie dość. Thank you.
Idziesz bydło wszędzie. Nic nie warte bydło. Widzisz, jak to się kama wpuści na pokoje, jak się kam zachowuje. Sam masz dowód. No, jak, słuchaj, że kam gdzie się jest, to tylko gówna narobi dookoła. No bo białe pieczywo nic nie jest warte, to się zgadza. A w chlebie to te składniki to wymieniali, co jest no to ja to w normalnym chlebie. Z przyjemnością to słuchałam wszystko. To było od wieków pokarmem tak, podstawowym. Tak, bo to kwas mlekowy. Dla człowieka. Dobrotliwy dla organizmu. Jak działa na organizm. Wszystko to usłyszałam. Jestem jak najbardziej za. Wcale to nie muszą być morgelony, żeby ludzi truć. Ten no właśnie, to wystarczy, że się sami otrują, że chodzą na własne rzeczy. Nie mówię, że ludzie sobie kopią lub nożem i widelcem. Nie wierzę. Nie, masz on wieczny, bo był kapieszył, to tylko, że tych Żydów wypierdolił wszystkich do Afryki i tam do tego Izraela. Wiesz. A my świadkowie to my wierzymy. No, ja Jehówka główna jestem, to ja tu molestowałam, żeby ten kur był. Mówią, że co? W zboże jest w Warszawie chór główny, a u nas w zboże jest chór miejscowy. Żaden zbór nie miał chóru, tylko my. Co, naprawdę? Naprawdę to. No, popatrz, nie dowiadam. Jak ktoś nie zebrał braci jako ośrodek nowy stworzył do śpiewania pieśni, śpiewajmy razem. Proszę bardzo, tu jest podkład, puszczamy podkład choćby i już. Jak ktoś nie, to jeszcze raz, proszę bardzo, od tego momentu, na co mamy zwrócić uwagę. No i tak dalej, wszystko i kropeczka, że to wydłużenie i staccato i srato, wszystko było, że bracia byli bardzo zadowoleni, bracia starsi w ogóle, bo siostry donosiły, że bardzo miło tu jest i w ogóle mogą się czegoś nauczyć. No i te pieśni, bo te pieśni chciałyby mieć na kasetach, chciałyby mieć różne nagrania, ludzie ze świata przywożą i ruskie. Ruskie to one nawet nie umieją tych pieśni, ale one mają swoje. Już teraz dochodzi, bo to na Bajkał, czy gdzie, to przecież to wiadomo, że to jest ciężki temat dla ateistów. To również ciężki temat. Gdyby tam ci badacze, czy cokolwiek, to by nigdy nie mogło powstać u ruskich, bo nie jest klimat. Wiadomo, że tam by ich pogonili. Tam by ich zamordowali. Nie pogonili, by zabili, w ciurnie trzymali, nie wiadomo na co. Po ulicy. Nie wiadomo za co by te trzymali. A tam jedna Chinka, bo doświadczenie Nancy, jakaś Nancy Quinn, jakieś coś, że 20 lat siedziała w więzieniach chińskich za to, że była świadkiem Jehowy, a skąd ona tam się trafiła? I po prostu całe 20 lat powtarzała Biblię z pamięci. To, co umiała. Dzięki temu bardzo dużo wersetów umiała na pamięć. Ale że ona wcześniej umiała, dzięki temu, że powtarzała, to mi się to w więzieniu przydało. No na pewno przynajmniej zwariowała, a tak to miała. Jakby miała różańce klepać, to chyba lepiej wersety powtarzać, bo to jest ożywcze i coś na temat. A bram od kości słoniowej, jak będziesz mówiła 50 razy na sekundę, to chyba w ogóle to jest chore. A to nic nie wnosi. No a poza tym, a wieża Dawidowa, a brama z kości słoniowej, to jakże to może się stawiać za człowiekiem? Nigdy. Głupoty. Głupoty to są wierutne. Także Radio Conchita. Tak. Bardzo dużo miałyśmy różnych doświadczeń
związanych z pieśniami Królestwa, bardzo dużo. Ile razy na Wólkę człowiek jeździł, ile razy do Marek, ile razy, a to tu, a to tam. I ten chór. Jechałyśmy do Olsztyna, jechałyśmy do Elbląga, jak w Elblągu pięknie nam śpiew aniołów wyszedł. A ja jeździłam z buteleczką Guajazylu. Dlaczego? No, żeby mieć piękny głos. A to pomaga? No właśnie, że pomaga, bo u nas w Teatrze Wielkim wszystkie sopranistki piją Guajazylu. No, czy prawda, jest to obrzydliwy smak, pamiętam. Nie jest, to jest bardzo smaczne. No, nie wiem. No, jak to jest smaczne? Nie jest to, wiesz, jakiś miód, ale czuć, że to jest słodkie i że czuć, że to pomaga na gardło. Że miękkie się robi gardło, takie rozflegmatyzowane, nie jakieś takie zakrypiałe, żeby jeszcze to, bo wtedy jeszcze gorzej, bo wtedy jak ci zaswędzi, to zaczniesz kaszleć. A jak zaczniesz kaszleć, to już do widzenia, to wtedy się cukier je, spożywa się cukier. No co my sopranistki, to wiemy, że cukier można jeść, różne takie rzeczy, słodkości i wtedy to pomaga. No. Pieśni Królestwa. Tutaj na stadionie, jak był ten międzynarodowy kongres w 85, zdaje się, to do mikrofonu tylko trzy osoby śpiewały. Ja, Jasia Duszkowska, no i ten Tadzio Fonderski, który tam wcześniej chór prowadził. Te osoby miały głos. No tak, ale no, ten Tadzio, no... taki już lichy, no ale wiesz, te trzy osoby i tam taki, pamiętam, brat podróżujących, Zdzisiak Łosiński, się na czwartego przyłączyć chciał do mikrofonu, to bracia go szybko odtrącili, bo to idzie na cały stadion. To poza tym na cały stadion był nagrany film o Świadkach Jehowy i nas było idealnie w telewizji słychać. Jak spójrz na Zastęp Jehowy, to tam właściwie to mnie było słychać idealnie. I tam trzeba było ciągnąć. Spójrz na zastęp Boży, uwolniony z pęm. I tam takie te ciągnąć trzeba i taki z taką pewnością siebie. To bardzo ładnie wyszło, to bardzo ładnie wyszło. I wtedy puścili film pierwszy raz o Świadkach Jehowy i wszyscy słuchają, patrzą, kogo to słychać tej pieśni. I myśmy tam ryczały ze śmiechu. Że tam był taki Zdzisiak Łosiński, na czwartego chciał, to nie, za dużo to nie, a jeszcze też to było eksperymentalne nagranie, bo myśmy jakoś odbicia ze stadionu słyszeli do takiej wódki, w której tam byliśmy. To nie mogło się odbijać, ale myśmy miały bezpośredni taki głośnik na żywo. Potem bracia wpadli na pomysł, żeby do Poznania jechać. Kilka razy jeździłyśmy do Poznania, żeby nagrywać na taśmę. Ile? 3-4 dni? Wszystkie pieśni. Tam 16 pieśni, 17 i tak dalej. No to ile to razy trzeba było wracać, pieśni powtarzać. No, pieśni powtarzać. No i potem już tak kilka razy też na kasecie u mnie były te pieśni. Unisono, jednym głosem. I potem jak na stadionie szła muzyka symfoniczna, a to jest trudne, to wtedy, bo to jest rozciągłe. To jeszcze wolniejsze jak ten symfoniczny, jeszcze wolniejsze. I po prostu nasz chór było słychać z tą muzyką symfoniczną. To wtedy jak stadion śpiewał, to mógł stadion nie śpiewać i tak było słychać, że ktoś śpiewał. To było takie oszustwo, ale w dobrym guście. Że to wspomagało śpiew, że jakby ktoś śpiewał, to ludzie przyszli i mówią, Boże, jak wy równo śpiewać. Równo, bo to podkład symfoniczny, to że jakaś tam... ktoś tam wyskoczy, to i tak nie słychać na stadionie, ale z megafonów to idealnie słychać i śpiew, i symfonię. Natomiast to, co na początku, godzinę przed, wiązanki przepiękne i flet, solo wchodzi, różne instrumenty bardzo drogie, co tylko mają gdzieś tam w Ameryce, to jest na wyskokowych instrumentach ponagrywane i bracia mają te wiązanki, tu jedna zwrotka, tu urwane, tu już coś innego wchodzi, piękne, piękne, ale to kiedy było piękne, no to teraz jest jeszcze piękniejsze. To ile u mnie w domu tego było, tych takich różnych, no to żeby ten człowiek to magazyn z tego zrobił, to by dopiero było. Ja Mareczka wysyłałam do tych braci, żeby chodził tam, to co ja nagrywałam też z tego chóru, to nic nie znalazł, nic. Ta Krysia Lirska.